odcinek poszedł mi całkiem dobrze, bo jestem na biwaku. Był bardzo ciężki, najcięższy do tej pory jak dla mnie. Bardzo dużo feszfeszu, jeszcze rano była w górach straszna mgła. Bardzo ciężko się jechało, potem od tankowania praktycznie cały czas wydmy, raz bardzo miękkie, raz tylko miękkie. 20 km przed metą miałem błąd nawigacyjny, więc troszkę czasu tam straciłem, ale poza tym wszystko dobrze. Motocykl w najlepszym porządku, zmęczenie już trochę daje się we znaki, ale cieszę się, że jestem na mecie i że jutro jadę dalej. Bardzo jesteśmy smutni, że Maciek nie dojechał do mety. Ma zablokowany silnik, nie mamy kontaktu na razie z nim, tylko organizator mówi, że jest wszystko dobrze z nim, ale silnik już nie ruszył. Maciek miał teraz 2 dni bardzo dobrej formy, piął się w górę, ale niestety awaria. Takie rzeczy zdarzają się u nas. Jesteśmy po 8 odcinku, dzisiaj super tempo, strasznie się cieszymy, bo bezbłędnie przejechaliśmy. Na tą chwilę jesteśmy na drugiej pozycji na odcinku, no to jest ekstra wynik, najlepszy mój na Dakarze na odcinku. Bezbłędnie, trudne wydmy, w niektórych miejscach walczyliśmy o przetrwanie, ale wszystko się udało. Na pewno w tym pomagają mi 2 amulety, które mam tutaj. Są to piąstki zaciśnięte moich córeczek. Jadą cały Dakar z nami. Już są troszeczkę, można powiedzieć, zakurzone, ale dalej się trzymają.